Niezwykle emocjonująco zapowiadał się trójmecz żużlowy podczas 7. edycji Opolskiej Gali Żużla na Lodzie. Tak też się stało. W Toropolu zaprezentowali się aktualni srebrni i brązowi medaliści drużynowych Mistrzostw Polski, ekipy zielonogórskiego Falubazu i toruńskiego Unibaxu. Szranki z tymi świetnymi zespołami przystąpił miejscowy Javi Racing Team, w składzie którego zaprezentował się dobrze znany fanom opolskiego speedwaya Sławomir Drabik. Oprócz emocji żużlowych widzowie mieli okazję podziwiać jazdy samochodu rajdowego oraz kartingowców. Publiczność jak zwykle dopisała, a Toropol wypełnił się po same brzegi. Cały dochód z wczorajszej gali przekazany zostanie na leczenie małego Sebastianka.